Przyjątko w ogrodach Aranjuezu, czyli na tyłach rezydencji państwa Pultoków, skoligaconych z Batorym, zapowiadało się imponująco. Maria omówiła wszystko z panem Pultokiem, uznał on bowiem, że tak poważnego przedsięwzięcia nie zostawi w nie do końca odpowiedzialnych rękach małżonki. Ustalono, że hostessy są wprawdzie ładnym elementem dekoracyjnym, ale kelnerzy wyglądają o wiele bardziej godnie. Zatrudniono więc trzech kelnerów z orbisowską praktyką. Maria zaproponowała, a pan zatwierdził, trzy owalne stoły rozstawione pod drzewami. Prognoza pogody na ten dzień była bardzo korzystna. Przy tych stołach nakrytych obrusami z kremowej koronki mieli zasiąść goście, żeby spokojnie i wygodnie skonsumować główne dania: dziczyznę, pieczony drób, ryby i owoce morza w różnych postaciach, z grillowanymi na oczach gości homarami na czele. Niezliczone przystawki, zapowiadało się na to, że Maria będzie je przygotowywać całą noc, miały być stale dostępne na innych stołach dla odmiany podłużnych ubranych na biało, żeby lepiej wyeksponować kolorowe półmiski i barwne bukiety kwiatów. Barista, wypożyczony z eleganckiego hotelu, miał parzyć znakomitą kawę na kilka sposobów, przy osobnym małym stoliczku. Przewidziano tam również i herbatę kelnerów zaplanowano nie tylko do podawania potraw i nalewania win przy stołach, ale i do krążenia stacami wśród zaproszonych gości. Ich lista zamknęła się ostatecznie w liczbie 30 osób. Będę potrzebowała pomocnika w kuchni, powiedziała Maria panu Pultokowi. Jest pan pewien, że nie zbankrutuje? Spokojnie, sapnął pan Pultok. Oni wszyscy muszą wiedzieć, że doskonale mi się powodzi i firma stoi jak tu w ostatniej chwili zrezygnował z tłustego porównania. Będzie pani miała pomocnika. Tylko ja nie wiem skąd go wziąć, pani wie? Wiem, z tego samego hotelu co i baristę. On mi już nawet polecał jednego takiego młodego kucharza i ja z nim jestem wstępnie namówiona. Nadajemy na tej samej fali, więc będzie dobrze. Pani Mario, w głosie pana Pultoka zabrzmiała jakby nutka nostalgii. A żadnego pieczonego prosiaczka pani nie przewidziała? Panie Witoldzie, między nami mówiąc, prosiaczek jest oklepany i w sumie raczej mało elegancki. Proszę sobie przypomnieć, jak wygląda taca z częściowo nadjedzonym prosiaczkiem. Prosiaczek z nadżerką. Bleh. A poza tym to żadne cudo kulinarne. Cąber z jelenia w sosie maderowym będzie o wiele lepszy. Ma pani odpowiedź na wszystkie pytania, przyznał pan pultok, odczuwający jednakowoż pewien żal po prosiaczku. Jestem spokojny, czy mogę być? Wystraszył się nagle. Może pan być. A ten artysta śpiewający? Wejdzie sobie dyskretnie na tę estratkę, z której pan będzie witał gości. Najpierw poplumka na gitarze, potem zacznie śpiewać i zobaczy, jak ludzie reagują. Jeśli będą chcieli, to się rozwinie i publiczność ciągnie. Jeśli nie, zostanie przy plumkaniu. Pani Mario, chyba w ogóle nie powinienem się odzywać. Niech pani rządzi, a ja mam świadomość, że wszystko będzie w porządku. – Jak się zacznę wtrącać, proszę mnie pogonić, żebym pani nie przeszkadzał. Żonę też. Pani Pultokowej nie trzeba było jednak przeganiać z kuchni, bo wcale się tam nie wyrywała. Skorzystała z faktu, że ster dostał się w niezawodne ręce i odbyła kilka fascynujących wycieczek. Do najnowszego w mieście spa odwiedziła fryzjerkę, kosmetyczkę, manikurzystkę, wydepilowała sobie wszystko i zaczęła wyglądać na lekko starszą siostrę własnych córek. Virginia Bowiem na prośbę rodziców zaszczyciła przyjęcie swoją obecnością. Obie z Roxaną prezentowały się bardzo elegancko, może w wyniku groźnej przemowy ojca, który z wrodzoną bezpośredniością zabronił im wyglądać jak kurwięta. Elegancki był również syn rodu Cordian, zwany czasem białą siłą, aczkolwiek łysy łeb upodabniał go nieco do ochroniarza. Twoim zdaniem to on cię skopał? Maria i Sasza stali pod rozłożystym orzechem, pod którym ustawiono estratkę z mikrofonami. Goście niebawem mieli zacząć się schodzić i były to ostatnie chwile względnego luzu. Nie mam pojęcia. Musiałbym usłyszeć jego głos. A, to zaraz usłyszysz. Korek, mogę cię prosić? Biała siła zbliżył się do nich, nie podejrzewając niczego. Maria przypuszczała, że jeśli to rzeczywiście był on wtedy w parku, to za wiele tam w ciemnościach nie zobaczył i nie ma szans rozpoznać w Saszy swojej ofiary. Jestem. Czy mam coś zrobić? Sasza zbladł. Maria spojrzała na niego uważnie. No to co, pani Mario? Spytał znowu kordian. Do czego mogę się pani przydać? Pani mówi, ja robię. – Chociaż nie smaży mi już tu pani omletów – dodał z pewnym żalem. – Sasza blady jak papier kiwnął głową. – Jesteś pewien? – Jestem. Na 100% Ja mam słuch, jestem muzykiem. – Ale o co wam właściwie chodzi? – Kordion był już trochę zniecierpliwiony. – Chciałam ci kogoś przedstawić – powiedziała spokojnie Maria. – To jest nasz dzisiejszy solista, pan Aleksandr Winogradow, Rosjanin. – To panu właśnie złamałeś nogę kopami w parku Żeromskiego jakiś czas temu. – Kurde, chyba śnicie. Kordian odwrócił się i zamierzał odejść, ale Maria przytrzymała go za ramię. – Chwila, nie bądź taki szybki, porozmawiajmy. – Ale nie ma o czym, niech mnie pani puści. – Zaraz cię puszczę, tylko chcemy, żebyś wiedział, co pan Winogradow planuje w związku z tym. Maria miała nadzieję, że Sasza coś na wymyśli, bo nie omówili żadnej taktyki. Sasza powoli kiwał głową, nie spuszczając z młodego rasisty zamyślonego wzroku. – Niczego mi nie udowodnicie – syknął młody rasista. – I nie zamierzamy – odpowiedział Sasza, który już zdążył zebrać myśli. – Jak wiesz, ja tu jestem dzisiaj za artystę. Będę śpiewał i zabawiał gości twojego ojca. No więc jeśli twój ojciec nie przyjdzie do mnie i nie powie, że wie, jakim padalcem jest jego syneczek, to ja osobiście zawiadomię o tym wszystkich gości w najlepszym momencie bankietu. – Tak więc się zastanów, Kordianie – dodała Maria. – Twój ojciec i tak się dowie, co zrobiłeś. Może lepiej, żebyś nie pozwolił na kompromitację nazwiska w kręgu jego kontrahentów. Twój wybór. Sam ojcu powiesz, czy zostawisz to Saszy? Spadaj, krowo, powiedział następca tronu i odszedł, nie oglądając się za siebie. Nio, skwitowała całe zdarzenie Maria. To mały teraz ma o czym myśleć, a ja się tu jeszcze chwilkę pokręcę, zobaczę, jakie powodzenie mają moje przystawki. Trzymaj się, arcysto. Goście zaczynali już nadciągać. Kelnerzy ruszyli do podawania drinków, barista zaczął parzyć swoją popisową kawę, a Maria stanęła przy stoliczku herbacianym, gotowa podawać herbatę osobiście. Miała stamtąd niezły widok na stoły z przystawkami, była z nich dumna, bo większość zrobiła sama. Tylko ryby i owoce morza w najróżniejszych postaciach przyjechały ze słynnego szczecińskiego chifa. Maria uznała, że lepszych nie zrobi, a nie chciało jej się grzebać w łososiach, krewetkach i ośmiornicach, którymi potem woniałaby cała kuchnia. Kordian gdzieś się schował i zapewne przeżywał. Za to dwie jego siostrzyczki i matka brylowały w centrum trawnika. Ojciec rodu szykował się do wygłoszenia czegoś, co nazywał maleńkim speechem. Bardzo ładnie wszystko wygląda, szepnął w stronę Marii Barista Kazio. Młody, energiczny i wesoły człowiek, do którego poczuła sympatię już przy pierwszym spotkaniu. Wyglądało na to, że z wzajemnością. Ślicznie pani ten anturażyk wymyśliła. Moim zdaniem wszyscy są zachwyceni i mocą te pani przystawki jak maszyny. Próbowałem w kuchni faszerów, bajka. – Dziękuję – podszepnęła. – Faszery to moja specjalność. Panie Kaziu, ja zaraz spadam, niech pan się czule zajmuje herbatą, dobrze? Tu w dzbankach są takie mieszanki, jak panu mówiłam, gdyby kto chciał, to tylko zalać i od razu do pełna i poczekać trzy minuty. – Damy radę, pani Mario. Lubię pracować w takich miejscach, gdzie wszystko jest na poziomie. Niech pani jeszcze nie ucieka, zrobi pani szybciuteńko kawkę na wzmocnienie. Kawka na wzmocnienie była zwykłą mocną kawą z niewielkim dodatkiem pięknie pachnącej wiśniówki. Maria nie znała tego patentu, ale postanowiła, że w przyszłości będzie go stosować. Dopijała właśnie swoją porcję, kiedy ktoś stanął obok. Witam, pani Mario. Czyżbym widział panią w pracy? Maria, wbrew namowom Lili, nie posunęła się do założenia jednego z tych operetkowych strojów ochmistrzyni. Miała na sobie czarną wąską spódnicę i biały płócienny żakiecik. W kuchni zrzucała go i zostawała w podkoszulce. Włosy ściągnęła w czarny koczek, makijaż zrobiła minimalne i zdecydowanie odcinała się od kolorowej gromadki gości. Obejrzała się teraz za siebie i zobaczyła mecenasa Maurycego Lufta we własnej osobie w towarzystwie eleganckiej damy w wieku stosownym, prawdopodobnie żony. Ninko, pozwól, to pani Maria Strachocińska, jak sama mi mówiła, idealna gospodyni domowa. – Pani Mario, moja żona. – To przyjęcie jest pani dziełem? – Bardzo mi przyjemnie, tak, to ja urządzałam wszystko. – Miło mi, jeśli się państwu podoba. – Podoba? – pani Janina Luft miała głos jak dzwon Zygmunta. – Rewelacja, rewelacja! Czy pani jest do wynajęcia? – Jak najbardziej – uśmiechnęła się Maria. – Dopóki mi się nie znudzi. Myśli kłębiły jej się w głowie jak fale na obrazie Ajwazowskiego, przedstawiającym burzę na morzu. Mecenas niewątpliwie łajdaczynka, żonę zdradza, lolitką się bawi. Z drugiej strony dość okropna ta lolitka. Facet dla odmiany sympatyczny, jak gdyby się wydało, karierę miałby pewnie z głowy. A ona, Maria, miałaby z głowy własnego adwokata. Pani mecenasowa śmiała się tubalnie. W jej pojęciu zapewne to służąca może się znudzić państwu nigdy odwrotnie. Cóż, nie spotkała jeszcze nikogo takiego jak Maria, no i nie czytała Agaty. Jakie one śliczne, prawda? Powiedziała Maria w natchnieniu, wskazując brodą środek trawnika. A jakie podobne do siebie i do matki. Kto? Spytała pani Mina. Ja tu nikogo nie znam, to mąż prowadzi im kilka spraw. Córki domu, wyjaśniła Maria. Tam są te dwie panienki w fioletach i błękitach, Virginia starsza i Roxana młodsza. Bardzo dojrzale wyglądają. To nie do wiary, że Ksenia nie ma jeszcze piętnastu lat. Ja przepraszam, ale muszę uciekać do pracy. Za chwilę będę miała piekło ogniste. Do widzenia pani, do widzenia, panie mecenasie. Mecenas, który jakby się wyprostował, w momencie, kiedy mówiła o wieku dziewcząt, ukłonił jej się teraz uprzejmie, a jego pani łaskawie skinęła ręką. Do widzenia, do widzenia! Musimy kiedyś zrobić u siebie takie przyjęcie dla kolegów Maurycego, to wtedy zgłosimy się do pani. Choć Maurycy, widzę tam jakieś apetyczne rzeczy, chcę ich spróbować, zanim znikną. Przepisy to oczywiście tajemnica. Nie czekając na odpowiedź, odeszli, a Maria wycofała się do kuchni, bo rzeczywiście miała tam dzisiaj mnóstwo do zrobienia. Przyjęcie tymczasem osiągnęło zamierzony rytm. Goście spróbowali przekąsek, nabrali ochoty na jeszcze Drinki wprowadziły ich w dobry humor, pan domu wygłosił swój maleńki speech. Jednym słowem wszystko szło jak po maśle. Maria właśnie poleciła koledze baristy, kucharzowi, który miał na imię Kevin i był Anglikiem, pokrojenie jeleniego combra, a sama wzięła się do artystycznego układania glazurowanych młodych marchewek na półmisku, kiedy do kuchni wszedł Cordian. Był ponury jak noc grudniowa i szczęki mu latały. Przepraszam panią za krowę powiedział sztucznie grubym głosem, spoglądając na nią z podełba. Maria też na niego spojrzała, ale nic nie odpowiedziała, nadal większość uwagi poświęcając marchewkom. Pani myśli, że on to może zrobić? Z całą pewnością. Ty byś nie zrobił? Kurdę. Jasne, żebym zrobił. Ale przecież nie macie pewności, że to ja byłem. Mamy. Sasza jest muzykiem, ma doskonały słuch. Rozpoznał cię po głosie i po twoim kurdaniu. Poza tym sam się przyznałeś i wtedy, i teraz. Słuchaj, on miał nogę złamaną w dwóch miejscach. Twoim butem, twoim kopem. Masę bólu i sześć tygodni w gipsie. Nie uważasz, że teraz jemu coś się należy? Rusek pieprzony, odezwała się biała siła polska dla Polaków. Kordian, przeszkadzasz. Jeśli coś mi nie wyjdzie, twój ojciec dostanie szału. Idź robić rachunek sumienia gdzie indziej. Mój ojciec i tak dostanie szału. Nie bez racji zauważył biała siła. To chociaż niech dostanie jednego, a nie dwóch. Zmiataj. I weź pod uwagę, ojciec i tak się dowie. Jeśli przy okazji dowiedzą się wszyscy goście, to dopiero będziesz miał piekło. A jeszcze zwracam twoją uwagę, że jak Sasza już coś zacznie mówić ze strady, to nie przestanie. Więc jeżeli chcesz wyczekać, zobaczyć jak będzie, to dużo ryzykujesz. Ale to twoja sprawa. Kevin, można podawać pieczyste? Lelenia, przytaknął Kevin. Kalnera mnie dawaj. Ja gotów. Zabrzmiało to trochę, jakby był rycerzem i oznajmiał, że jest gotów do spełniania czynów nadludzkich. W kuchni zaczęło się teraz małe pandemonium, bowiem wszystkie główne dania należało podać mniej więcej jednocześnie. Kelnerzy wpadali co chwila, Maria i Kevin dwoili się i troili, a czasem można było odnieść wrażenie, że jest ich dziesięcioro. Maria nie miała więc szansy zobaczyć, jak Kordian wyciąga swego rodziciela pod rozrośniętą magnolię, stojącą przy ogrodzeniu i coś mu opowiada. Jak twarz pana pultoka seniora przyobleka barwę biskupiego lub indyczego fioletu. Jak fioletowy pultok idzie w stronę estratki i rozmawia z kolei z Saszą Winogradowem, który po tej rozmowie z dużą energią wskakuje na swoją estratkę i intonuje gromko Ech raz jeszcze raz. A nutę ową podejmują wszyscy, lekko już nabombani goście i za moment cały ogród huczy wesołą rosyjską przyśpiewką. Najwspanialsze przyjęcie w dziejach firmy pana Pultoka i jego kontrahentów skończyło się około trzeciej w nocy, kiedy ostatni maruderzy wypili mnóstwo pożywnego bulionu i odeszli do własnych domowych pieleszy, by tam spokojnie spać i trawić te wszystkie cuda, jakimi nakarmiła ich Maria. Ona sama przy pomocy Kevina i za zgodą pana domu, udzieloną jeszcze przed bankietem, ze wszystkiego, co zostało na stołach i w kuchni, uczyniła zgrabne pakuneczki, dużą część zostawiła w lodówce państwa Pultoków, a resztą obdzieliła mniej więcej porówno trzech kelnerów, baristę Kazia i dwie panie, które zjawiły się teraz na telefon, aby posprzątać pandemonium, jakie w ogrodzie zostało. Słuszną porcję dostał Kevin, a dwie paczuszki Maria zostawiła dla Saszy i siebie. Z westchnieniem ulgi włożyła swój biały żakiecik, nie wiadomo jakim cudem wciąż pozostawał biały, podziękowała wszystkim współpracownikom i szykowała się do odejścia. Sasza z gitarą na ramieniu już czekał na nią, a taksówka była zamówiona. Daj, buzi. Zmaterializował się przy niej znienacka Kevin. Dla mnie zaszczyt zasz z Tobą pracować. Mary, please, my pracujemy jeszcze kiedyś together. Z radością, odrzekła i podstawiła mu policzek. Fajny z Ciebie, chłopak, Kevin. I kucharz w porządku. Jakbym kiedyś robiła takie przyjęcie, to będę o Tobie pamiętać. Kaziu, o Tobie też. Wpadnę do Was do hotelu. Trzymajcie się, chłopaki. Zrobiliśmy razem coś naprawdę dobrego. Pozwoliła się wyściskać również kelnerom i zgodna ekipa skierowała się do wyjścia. W tym momencie w drzwiach pojawił się pan domu. Panowie, nie wychodźcie jeszcze. Tu jest dla wszystkich dodatkowa gratyfikacja. Wyciągnął koperty i rozdał je wśród pomruków zadowolenia. Nie mam siły wam jakoś porządnie podziękować, ale dziękuję jak mogę. To było zawodowe, coście zrobili. Mamy wasze namiary, jakby co będziemy was wołać. Pani Mario, na słoweczko, dosłownie minutka, proszę. Wszyscy, włącznie z Saszą, wyszli. Pultok, senior i Maria zostali sami. Pani Mario popatrzył na nią mniej więcej tak, jak zbity pies. To prawda z tym skopaniem? Korek mówił, że to pani kazała mu się przyznać. Zrobiło jej się go żal. Musiał mocno przeżyć tę wiadomość. Niestety prawda. Sasza rozpoznał kordiana po głosie i tym jego powiedzonku. Kurdę, tak, nikt tak nie mówi, tylko ona. Poza tym on nam się normalnie przyznał. Nie protestował. Sasza miał goleń złamaną w dwóch miejscach. Porządnie się nacierpiał. Cholera jasna, pani Mario. Pani wie przecież, ja może nie jestem najwytworniejszy z obejścia i w ogóle, ale nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem. A tu wygląda na to, że mam syna bandytę. Skrzywił się strasznie, jakby przygiął. Pani Witoldzie źle pan się czuje? A pani by się dobrze czuła? Ale co, wołać pogotowie? Nie, nie trzeba. Ja już sam nie wiem, co mówię. Mnie on przecież też się przyznał. Nie wiem, co mam robić, nie wiem. Niech pan już dzisiaj nic nie robi, tylko idzie spać, bo się pan najbardziej zmęczył. A potem coś pan wymyśli. My też już padamy z nóg. Prawda. Poprosi pani kolegę artystę, dobrze? Maria kiwnęła głową i zawołała przez drzwi: Saszka! Jestem. Taksówka też jest. Niech czeka zasapał gospodarz. Panie Sasza, mój syn opowiedział mi, co zrobił. Co pan teraz chce przedsięwziąć? Ja? Nic. Wzruszył ramionami Sasza. Co mi przyjdzie z włóczenia się po sądach? Ja wiem swoje, pan wie swoje, pana syn wie swoje. Pana córka też wie swoje. Omal nie wyrwało się Marii, ale zdołała utrzymać język za zębami. Panie Pultok, powiedział Sasza cicho. Ja do pana pretensji nie mam. Chciałem tylko, żeby pan wiedział i może coś synowi przetłumaczył, albo nie wiem. Jeszcze jedno. Ja od pana nie wezmę pieniędzy za ten występ. Dla mnie to ma duże znaczenie, że się wszystko rozplątało. No nie, pan pultok skrzywił się jeszcze gorzej niż przedtem. Zrobił pan, co do pana należało i bardzo dobrze pan to zrobił. Wszyscy byli zachwyceni. Musi pan wziąć pieniądze, to normalna zapłata. Sasza pokręcił głową, wyjął z kieszeni kopertę z pieniędzmi i położył ją na brzegu stołu. Panie Sasza, ja już i tak mam problem, a pan jeszcze koniecznie chce, żebym się czuł jak świnia. Niech mi. Pan tego do cholery nie robi. Maria spojrzała na swego chwilowego chlebodawcę, którego fioletowa twarz zaczynała właśnie sinieć. Zrobiło jej się go żal. — Saszka, ma pan rację. Weź te forsę i spuśćmy wreszcie zasłony miłosierdzia na tę całą historię. Sasza spojrzał na nią niepewnie, więc wzięła kopertę i własnoręcznie włożyła mu ją do torebki. — Panie Witoldzie, kiepsko pan wygląda. Może jednak... — Nie, panie Sasza. To nie wszystko. Chciałbym panu zapłacić odszkodowanie. Będę nalegał. Niech pan nic nie mówi, niech pan słucha. Zachował się pan przyzwoicie. Nie, nie wiem dlaczego, bo ja na pana miejscu poleciałbym na policję. Maria pani Maria mówiła, że pan się porządnie nacierpiał. Widziałem, że pan jeszcze utyka. Niech pan mnie zrozumie, ja nie będę mógł sobie spojrzeć w oczy do końca życia, jeśli pan nie pozwoli sobie chociaż częściowo wynagrodzić. Zanim Sasza zdążył zaprotestować, pan Witold Pultok stęknął jakoś tak paskudnie, osunął się na podłogę i usiadł na niej, podpierając się plecami o drzwi. – O kurczę – zawołała Maria – Saszka, masz komórkę na wierzchu? Dawaj szybko. Nie kładź go, niech siedzi, tylko uważaj, żeby miał czym oddychać. Mówiąc kręciła numer alarmowy. Halo, pogotowie. Dzień dobry, mam tu pana, który traci przytomność. Coś go bolało w klatce piersiowej albo w brzuchu, nie chciał powiedzieć, ale jęczał, a teraz jest fioletowy i traci oddech. Mam na miejscu taksówkę, wieźć go do szpitala czy czekać na karetkę? Skąd pani dzwoni? Z Nowowiejskiej na Bezrzeczu. To niedaleko Łukańskiego i Mierzyna. Niech pani czeka, mam kardiologiczną karetkę niedaleko. Nazwisko i adres poproszę. Maria podała dokładny adres i kilka danych. – Mamy czekać – rzekła niepotrzebnie, bo Sasza wszystko słyszał. W tym momencie do kuchni wsunął się chyłkiem Kordian. Ojciec zapowiedział mu, że jego dalsze losy zależą teraz od niego, co zdecyduje ten głupi, ruski gitarzysta. Znaczy, ojciec mówił inaczej, on, Kordian, miała siła, tak sobie to zinterpretował. Bardzo chciał się wreszcie dowiedzieć, co i jak, bo przecież i tak czeka już od połowy tego durnego bankietu, no ile można. – O kurde, co się stało, tato? Niech pan nic nie mówi, panie Witoldzie, powiedziała Maria ostrzegawczo. Niech pan siedzi spokojnie i się nie męczy. Korek, tata zasłabł. Karetka już jedzie. Odeślij proszę taksówkę. Albo nie, powiedz mu, żeby czekał. I wyjdź latarką na główną ulicę, żeby niepotrzebnie nie tracili czasu na poszukiwanie. No już! Tylko tak możesz tacie pomóc. Karetka chyba naprawdę była niedaleko, bo po kilku minutach rozległo się wycie i ratowniczy furgon z literą K podjechał pod dom. Dopiero teraz pani Gina i dwie panienki pultokówny zorientowały się, że coś złego się dzieje i zeszły z piętra do kuchni. Maria kilkoma stanowczymi wezwaniami zaprowadziła porządek i uciszyła damsko pieski jazgot. Josia i Jasia cały wieczór zamknięte w łazience postanowiły przynajmniej teraz wziąć udział w imprezie niestety po małej chwili ponownie zostały zamknięte. Zyskała za to kilka życzliwych spojrzeń pracujących pogotowiarze. Zabieramy pana na intensywną oznajmił jeden z nich. Jedziemy na Unii, widziałem taksówkę. Niech ktoś z rodziny też jedzie. Pani jest żoną? Przerażona Gina jęknęła, tylko i usiadła na najbliższym taborecie. Córki nie były o wiele bardziej przytomne. Maria zastanawiała się właśnie, czy jeszcze jej wypada wydawać polecenia rodzinie, pracodawcy, kiedy niespodziewanie inicjatywę przejął Kordian. Ksenia, weź iść do góry, przynieś mamie jakąś kieckę. Ja z mamą pojadę. Mama nie sieć, tak. Rusz się, musimy jechać do szpitala. Nie bój się, ja będę cały czas z tobą. gotowiarzy wynosili właśnie nosze z panem Pultokiem, który na dobre przestawał dawać znaki życia. Pani Pultokowa jęknęła, rozpłakała się głośno i zawisła na synowskiej piersi. Syn odsunął ją delikatnie i przytrzymał za ramiona. Ksenia zdążyła już obrócić i właśnie podawała matce sukienkę. Pani Gina schowała się za drzwi, zrzuciła szlafrok i ubrała się cały czas płacząc. Mama! powiedział blady jak ściana kordian Nie płacz. Nie pora na to, ojciec jeszcze nie umarł. Taksówka czeka, jedziemy, ale nie płacz, bo ja nie wytrzymam i ucieknę. Jego matka przerażona taką perspektywą jakoś się uspokoiła. Po chwili w kuchni zostały tylko córki domu. Maria z Saszą i dwie panienki do sprzątania z oczami okrągłymi z emocji. Poradzicie sobie dziewczyny? spytała Maria Pultokówny. Virginia i Roxana machinalnie pokiwały głowami. Ale ja nie wiem, co powinnyśmy teraz zrobić. Szepnęła roksana. Chcecie, żebym z nami została? No, to ja też zostanę, powiedział Sasza. Nie zostawię ci tu samej maryszko. Nie jestem sama, ale dziękuję ci. Zostań będzie nam raźniej. Proponuję tak, panie będą teraz robiły swoją robotę, bo porządek trzeba zaprowadzić. Wy, panienki, ubierzcie się, bo zimno wam będzie w tych peniuarkach. Chyba, że chcecie iść spać. Siostry zgodnie pokręciły głowami. No to załóżcie coś cieplejszego albo owijcie się kocami, a ja wam tymczasem zrobię rosołek na rozgrzanie, takie od środka, bo widzę, że obie macie trzęsionkę. Siądziemy spokojnie w gabinecie taty, tam jest najporządniej, bo w salonie też byli goście i zostawili bałagan. I będziemy czekać na wiadomość od Kordiana. Dobrze? Siostry jak marionetki pokiwały głowami. Kilka minut później całe towarzystwo siedziało na skórzanych kanapach w gabinecie biznesmena Wiktora Pultoka. W filiżankach parował pachnący rosół, a ogólna atmosfera grozy zaczynała się przerzedzać. Niemniej na pogaduszki nikt nie miał ochoty. O czwartej pięćdziesiąt zadzwonił Kordian. Siostry natychmiast dostały wielkich oczu, więc telefon odebrała Maria. – Sa już lepiej – powiedział Kordian. – Miał zawał, ale go wyciągnęli. Powiedzieli, że to szczęście, że tak szybko wezwaliśmy pogotowie – Pani wezwała znaczy. Przywieź mamy, musicie odpocząć. Nie odsyłaj taksówki. Dziewczyny, słuchajcie, zwróciła się Maria do sióstr. Stato już dobrze, sytuacja opanowana. Mama i korek zaraz wrócą. Kładziecie się spać, czy poczekacie na nich? Poczekamy, powiedziała schrypniętym głosem Virginia. Taksówka nadjechała 20 minut później. Kordian wyprowadził z niej matkę, która słaniała się na nogach. Dosłaniała się tak do fotela i prawie w nim zemdlała. Maria zauważyła, że pani Pultokowa wciąż miała na nogach niebotyczne szpilki, które nosiła całe popołudnie, wieczór i północy. No to nic dziwnego, że padła. Kordian, opowiedz szybko siostrom, co i jaka ja zajmę się waszą mamą. Pani Gino, idziemy do sypialni na górę. Zdejmę pani te buty, dobrze? Tu Sasza odezwał się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Czekaj, Mareszka, nie ciągnij jej. Ja ją wezmę. I rzeczywiście wziął ją po prostu na ręce i zaniósł, lekko utykając po schodach wiodących na piętro, gdzie znajdowały się sypialnie. Maria poszła z nimi, pomogła kompletnie zmarnowanej damie rozebrać się i położyć do wygodnego łóżka. Ze zmywaniem makijażu w zasadzie nie było problemu, bowiem biedaczka do zera go sobie spłakała. Resztę toalety Maria pani Pultokowej darowała. – Będzie dobrze – powiedziała do niej. – Teraz już na pewno wszystko będzie dobrze, może pani spać spokojnie. Jak gdyby słowa Marii miały magiczną moc, pani pultokowa przestała dygotać. Zamknęła opuchnięte oczy, westchnęła żałośnie i zasnęła. Stojący w progu Sasza pokręcił głową z uznaniem. Jesteś czarodziejką? spytał. Jestem skonana, odparła, ale nie musisz mnie znosić. Zastanawiam się, czy powinniśmy być z siebie zadowoleni. Powiedział do niej już w taksówce, uwożącej ich z bezrzecza w stronę Starego Miasta. Ja z siebie chyba nie jestem. Tylko się nie oskarżaj. Ale masz rację, to myśmy mu ten zawał załatwili, bo nam się zachciało sprawiedliwości dziejowej. Kurczę, Sasza, nie wiem, czy warto było. Pan Witorek te Witold Pultok przebywał w szpitalu tydzień. Przy okazji został gruntownie przebadany i w jakim takim stanie powrócił na łono stęsknionej rodziny. Jemu samemu w ogóle nie przyszło do głowy obciążenie Margi albo Saszy odpowiedzialnością za swój zawał. Oni jednak o tym nie wiedzieli, więc sumienie ich gryzło. Zanim jeszcze nastąpił szczęśliwy powrót w czwartek, podczas balkonowego śniadania z panem Stefanem, telefon Marii zadzwonił jej w kieszeni bluzki. Rzuciła okiem na wyświetlacz i podniosła wysoko brwi. Odbiorę, jeśli pan pozwoli. To nasz zawołowiec. Mogę tu, nie chce mi się biegać. Pan Stefan kiwnął głową, kiedy Maria rozmawiała przez telefon przy nim. Łatwiej mu było podsłuchiwać. Dzień dobry, Pani Witoldzie, cieszę się, że Pana słyszę. Po głosie sądząc, lepiej się Pan czuje? Lepiej, Pani Mario, ale gdyby Pani miała gorszy refleks, to mogłoby być krucho, tak powiedział mój lekarz. I przyznam się Pani, że ja już od rana tak się czułem, tylko próbowałem to przeczekać. Matko jedyna, przeczekać zawał? Nie wiedziałem, że to zawał, Pani Mario, do rzeczy, bo na pewno Pani przeszkadzam. Nie wpadłaby pani do mnie pocieszyć chorego? Wpadłabym oczywiście. Czym pana trzeba pocieszyć? No mówię tym, że pani przyjdzie. Ja na Unii leżę. To ja będę trochę po piątej. Może dożyję. Na razie. Pani Mario, niech pani uważa. Ten dramatyczny okrzyk wyrwał się z ust pana Stefana. Maria aż podskoczyła, wyłączając komórkę, zanim zdążyła powiedzieć do widzenia. Nad stolikiem zastawionym śniadaniowymi przysmakami krążyła gigantyczna osa. Brzęcząc i bucząc, jak miniaturowy helikopter. Maria wstrzymała dech w piersiach. Co ona taka wielka? Niech się pani nie rusza. To nie osa, to szerszeń. Lepiej dla nas, żeby się nie wkurzył. Szerszeń przysiadł na talerzyku Marii. Był ohydny. Warczał. Maria rzuciła okiem wokół siebie w poszukiwaniu czegoś, czym by go można trzepnąć. — Niech pani nawet nie próbuje — ostrzegł ją pan Stefan. — To strasznie jadowite bydle. Niech on lepiej sam odleci. Szerszeń zakończył rekonesans i wzbił się w niebo, prawdopodobnie rozczarowany zawartością talerzyka. — Nigdy nie widziałam szerszenia. W każdym razie z bliska. — On jest naprawdę taki niebezpieczny? — Naprawdę. Cztery ukąszenia zabijają konia. A może człowieka? Coś dużego w każdym razie. Mnie kiedyś chlasnął jeden i skończyło się w szpitalu, bo spuchłem i omal się nie przekręciłem. Poza wszystkim to choler nie boli, kiedy on ugryza, znaczy gryzie, a może żądli. Czy one są agresywne? Jak cholera, i niebezpieczne, pan Stefan zaczął się śmiać. Zwłaszcza w połączeniu z ludlampą. lampą. <grym> Walczył pan z szerszeniem ludlampą? lampą? Ja nie, ale widziałem kiedyś coś takiego. Kiedyś dawno na wakacjach w Państwowym Domu czasowym oczywiście, koło naszego domu był dom wojskowy, a obok trzy mniejsze, drewniane, też wojskowe. I tam w jednym z nich zagnieździły się szerszenie. Domyśla się pani, że w czasowicze śmiertelnie się ich bali. No więc pan komendant Dracki, żołnierz stary Alechwacki, wpadł na genialny pomysł. Wziął lut, lampę, zapalił i zaczął wykurzać szerszenie. Efekt był piorunujący. Wszystkie szerszenie spaliły się do imentu razem z domem. Komendanta odratowano z trudem i wysłano na emeryturę, a dla gości trzeba było szukać innego lokalu. No ładnie, a ma pan lud lampę? Zawsze można od kogoś pożyczyć. Ale ja tu się wysilam, anegdoty pani opowiadam pocieszne, a pani ciągle ma podejrzanie markotną minę. Coś się dzieje niedobrego. Maria skrzywiła się. Mówiłam panu, mam wyrzuty sumienia z powodu zawału pana Pultoka. A ja mówiłem pani, że pan indyk sobie całym życiem zapracował na zawał, a to wasze było tylko kroplą przepełniającą kielich. Nie od tego, to od czego innego by się przewrócił. Niech już pani nie ma ludzi, bo nie trzeba. Nie mogę patrzeć, jak pani tak chodzi, cały czas zamyślona i ponura, jak chmura gradowa. Ciekawe nawiasem mówiąc, czy chmura może być zamyślona. Chciałbym zawsze widzieć panią uśmiechniętą. I proszę nie myśleć, że ze względów egoistycznych. Ja naprawdę pani dobrze życzę, Maryszko. Wiem, panie Stefanie, wiem. Dziękuję bardzo. To strasznie fajne mieć wokoło siebie życzliwych ludzi. Jakoś tak mnie ten szczecin przyjął sympatycznie, a przecież nikogo tu nie znałam. Bała się pani, jadąc tutaj. Nawet nie, ale wtedy byłam kompletnie przymulona tym swoim nagłym wyjazdem i taka trochę odrętwiała, a jak się oddrętwiłam, to dookoła miałam pełno przyjaciół. Ożywiła się trochę. Ale, wie pan, jednak ma pan rację, bo jest coś takiego, co mnie gryzie. Jeszcze coś? Tak. I to jest naprawdę poważna życiowa sprawa. To może zrobimy sobie jeszcze jedną niedozwoloną kawkę. Nie mówiłem pani, ale lekarz pozwala mi pić tylko jedną dziennie. I wszystko mi pani opowie, a potem się naradzimy. Maria powstrzymała się od komentarza w sprawie tej kawy, choć zaniepokoiła ją trochę bez troska chlebodawcy, ale tym razem zaparzyła nieco słabszą. Oszukała pani, roześmiał się pan Stefan. I po co ja się pani przyznawałem? Te troskliwe kobiety, no niech pani opowiada o swojej życiowej sprawie. Maria spróbowała kawy przyznała panu Stefanowi rację, uznała błąd i na moment zastygła z łyżeczką w ręce. Zastanawiam się, od czego zacząć. Wspominałam panu kiedyś, że zanim zwiałam od Aleksa, chciałam wrócić na uniwersytet i zrobić wreszcie doktorat. Ja się do tego doktoratu przymierzałam jeszcze przed ślubem. Tylko mi małżeństwo zaszkodziło na głowę i odpuściłam. No ale teraz dojrzałam. Nawet byłam już posłowie ze swoim promotorem, a kiedy nastąpiło niespodziewane wydarzenie z Kolumienką w roli chłównej... Uczyniłam takie założenie, że z przyczyn ode mnie niezależnych odsuwam sprawę doktoratu najdalej na rok. Myślałam, że po roku jakoś się już otrzepię ze stresów, załatwię rozwód i tak Rok jeszcze nie minął. Nie miała pani kiedy się otrzepać. Otrzepałam się, zyskałam przyjaciół, wymyśliłam sobie pracę. Tylko, że ta praca miała być zastępcza, a ona mnie coraz bardziej wciąga. Tego nie brałam pod uwagę, panie Stefanie, że praca kuchty spodoba mi się bardziej niż ślęczenie nad literaturą. A szczególnie mi się spodobały te dwa bankiety, które urządzałam państwu pultokostwu indykostwu. A najszczególniej ten ostatni. To było piekło, ogniste, ale naprawdę zrobiliśmy fantastyczne przyjęcie. I przyjemnie się współpracowało z tymi chłopakami, wie pan Kaziem i Kevinem. Kelnerzy też byli w porządku. Panie Stefanie, ja sama widziałam, że nam wyszło nadzwyczajnie. Przekłady też pani dobrze wychodzą. No tak, i ja to też lubię robić, ale to jest takie samotne dłubanie, ten power, jaki daje praca na tempo w zespole, kurczę, to, to jest cudne. No to niech pani na dobre puści kantem literaturę. Wierszyki przekłada w godzinach wolnych odrobienia robienia bankietów i założy własną firmę. Nie wiem, jak to się nazywa, cateringowa, przyjęciowa, bankietowa. Nawet myślałam o tym. Jakbym wzięła do spółki Kazia i Kevina i tych trzech chłopaków, kelnerów, ze dwie osoby do sprzątania całego Badziewia, to mogłabym robić przyjątka, jakich świat nie widział. Rozumie pan, na tej samej zasadzie co teraz jako gospodyni domowa, nie pani do sprzątania, tylko kompleksowa gospodyni za stosunkowo duże pieniądze. Nie mały kartering, tylko wypasione przyjęcia za niemałą forsę. Bardzo rozsądnie to wszystko wygląda, Maryszko. I dlaczego panią to martwi, że ma pani takie mądre pomysły? Maria zrobiła zakłopotaną minę, ale doświadczony życiem starszy pan lepiej potrafił sformułować odpowiedź na własne pytanie niż ona sama. Być doktorem literatury i wykładać na uniwersytecie to większy honor niż gotować nawet najwytworniejszy rosół na najwytworniejsze przyjęcie, co? Maria milczała, co jej rozmówca słusznie uznał za potwierdzenie swojej tezy. – Maryszko, a to jest pani zdanie, czy myśli pani w tej chwili o swoich rodzicach? – Maria westchnęła ciężko. Trochę moje, ale ma pan słuszność. Głównie myślałam o swoich staruszkach. Byli ze mnie bardzo dumni i z mojego małżeństwa, i z tego uniwersytetu. Niech pani mnie nie denerwuje staruszkami, mruknął pan Stefan. I oni mają, lat sześćdziesiąt? Niech pani już nic nie mówi. Chyba właśnie kompleks staruszka ze mnie wyłazi. Coś pani powiem, najzupełniej serio. To jest pani życie. Nie mamusi i nie tatusia. Ładnie, że pani o nich myśli, ale niech pani teraz o nich zapomni i myśli wyłącznie o sobie. Jeśli panią ciągnie do takiej przygody, to kurza twarz. Niech pani ryzykuje. Do przekładów i studentów zawsze może pani wrócić. I jeszcze jedno. Niech pani nie wchodzi w spółkę z Kevinem Anikaziem. Jeżeli nie ma pani dość pieniędzy na samodzielne rozkręcenie interesu, to niech pani wejdzie w spółkę ze mną. A Kazia i Kewina niech pani zatrudni. Oni się ucieszą, jeśli dobrze się wam razem pracowało. Ja bym pani nawet podarował te pieniądze, ale pani by ich pewnie nie wzięła. Oczywiście, że nie. Udało się wtrącić nieco oszołomionej Marii. Wiedziałem. No to serio. Proponuję spółkę cywilną. Ja pani na pewno nie oszwabię, a pani dostanie swoją zabawkę. Pod jednym warunkiem. Przypomniał sobie. Chyba nawet wiem pod jakim, zaśmiała się. Żebym jednak prowadziła panu ten dom. Tak, Maryszko, Może pani nawet nie odkurzać tak bardzo dokładnie. Wystarczy, jeśli machnie pani ścierką po wierzchu, byle śniadanka, pozostały Konstans. I coś pani powiem. Niech pani jeszcze nie decyduje. Niech się pani z tym prześpi, pogada z tą uroczą panią, z którą pani mieszka, z jej przyjaciółmi, z Saszą i może nawet z moim synem. A potem niech pani zrobi tak, jak pani serce dyktuje. Sama będzie pani wiedziała, co dla pani ważniejsze: splendor, wykładowcy uniwersyteckiego i te pani ukochane wierszyki, czy gastronomiczne zadymy. Gastronomiczne zadymy. Noel Hart roześmiał się szczerze. Ładnie powiedziane. I co zrobisz, mareszko? Trzy pary oczu w siateczkach zmarszczek wpatrzyły się w Marię intensywnie. Róża, prawdę mówiąc, trochę żałowała potencjalnego tytułu uniwersyteckiego, uczelnianych zaszczytów i szacunków w społeczeństwie, jakiego się spodziewała dla swojej młodej przyjaciółki. Lila była zdania, że uniwersytet jest nudny, a praca wśród ludzi na tempo z nieodzownym zacięciem artystycznym to dopiero zabawa. Noel zachował neutralność. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Na razie bije się z myślami, aż mi się siniaki wszędzie robią. No bo tak naprawdę. Lilu, droga, uniwerek nie jest nudny aż tak bardzo. O, kochana, wtrącił Noel z poważną miną. Pozwól, że jako stary, wyżarty, znaczy ciężko doświadczony nauczyciel akademicki wygłoszę tu swoje zdanie. Atrakcyjne na uniwersytecie są niektóre prace, twoje badania, jeśli oczywiście robisz je dla siebie, a nie na cudze konto i cudze nazwisko. Ale pomyśl o towarzystwie, w jakim będziesz pracować. O tych wszystkich skostniałych strukturach, o hierarchii. Masz świadomość, że to strasznie feudalna firma. O studentach, którzy w nosie mają twoje ukochane rymy męskie, a o heksametrze jambicznym nie słyszeli. Słyszeć nie chcą, a jeśli usłyszą, to postarają się jak najszybciej zapomnieć. Wreszcie o bufecie uczelnianym pomyśl, przyjaciółko. Nigdzie nie jadłem podlejszych rzeczy niż w akademickich stołówkach. Czekaj, Noelu, nie tak szybko stanęła w szranki Róża. Nie można patrzeć na życie z perspektywy talerza do drugiego dania. Ja mogę, wtrącił szybciutko Noel. I kufla do piwa. Daj powiedzieć. Na Uniwersytecie Marycia będzie miała szacunek. Nie wierzę, żeby ze studentami mogło być tak źle. Znam trochę młodzież. Dzięki Agnieszce i jej szkole, bo nie wiem czy wiecie, jestem tam klasową babcią. To bardzo pozytywne dzieciaki, bardzo. — Nie wszyscy, różyczko, nie wszyscy. Lila aż się zarumieniła i wstała z krzesła. — A co powiesz na temat młodego rasisty i jego siostrzyczki, której inklinacji i sposobu zarabiania nie nazwę? Chociaż to podobno nie zawód, tylko charakter. — Tym gorzej. Maryś! — coś jej się, się przypomniało. — A jak się ma ta wasza nieszczęsna ofiara, ten zawałowiec? — Lila na litość, naprawdę uważasz, że to nasza wina, że on. No coś, ty, przepraszam, no tak powiedziałam Mam dla efektu, a ty od razu się przejmujesz. Lepsze, no może nie lepsze, ale też niezłe sztuki robiłyśmy z różyczką. Też tam ktoś mógłby dostać zawału. Jakby miał predyspozycję, na szczęście, nikt nie miał. Maria odetchnęła. Jeśli jeszcze kilka razy usłyszę ten żarcik, to ona sama osobiście czegoś dostanie. Sasza też ją uraczył czarnym humorem, kiedy go dzisiaj odwiedziła, ale on przynajmniej jest współwinny. Pół, jaki winny, współodpowiedzialny. No, co z tym umrzykiem? drążyła Lila. Lepiej mu. Ach, słuchajcie! <grym> Poprosił mnie dziś, żebym do niego wpadła do szpitala i wdusił mi, ale nie dla mnie, dla Saszy. Dziesięć tysięcy. Powiedział, że nie ma więcej, bo się ostatnio wyprół na jakieś inwestycje, a drobne pożarł mu ten bankiet. Drobne? Róża była oburzona. Dopiero będzie miał kasę za tydzień. <laughs> w każdym razie błagał mnie, żebym przekonała Sasza, żeby przyjął. On wie, powiedział, że ja mam na niego wpływ i mu wytłumaczę, że on, ojciec rasisty, bardzo chce, chociaż trochę mu za dość uczynić. On jest w sumie porządny człowiek, ten Pultoki. Ja go nawet lubię. Róża przybrała swój uczony wyraz twarzy. Ja to myślę, kochani, że rasista też dostał niezłą nauczkę, jak mu tatuś zwiądł na oczach, powiedziała. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby pan Biała Siła był teraz małą, skuloną i zagubioną siłką, a nawet bez siłką. Te dzieci wcale nie są takie złe. Czekaj, przerwała jej bezceremonialnie Lila. A Sasza wziął te pieniądze? Najpierw nie chciał, ale wywarłam na niego mój niezawodny wpływ i wziął. A tobie, pultok, zapłacił? Lila uparcie ciągnęła wątek pekunialny. Zapłacił, oczywiście, piątkę, według umowy, jeszcze tysiąc za nadzwyczajność. Wszystkim dołożył za nadzwyczajność. I pod kucharzowi, i bariście, i kelnerom. Powiem wam albowiem, że naprawdę się sprężyliśmy i wszystkie gościowe będą pani pultokowej zazdrościć naszego małego rautu w ogródku na trawce. Aaaa! Pani Lila wydała radosny okrzyk, bowiem poczuła twardy grunt pod nogami. Maryś, powiedz uczciwie, czy kiedykolwiek na uniwersytecie miałaś taką satysfakcję jak po tym przyjęciu? Taką prostą, natychmiastową Potężną satysfakcję. Zapadła cisza przerywana tylko miłym bulgocikiem Tokaju, zmieniającego lokalizację z butelki trzymanej pewną dłonią Noela w kieliszki wszystkich zebranych. Wreszcie Maria zebrała się w sobie i przemówiła krótko. Nie. Wybieramy się do przedszkola. Zanikająca Lucy siedziała przy swoim komputerze, ale przerwała sobie pracę, bo mama Agata doniosła kakao dla niej i dla Marii również. Obie dziewczyny siedziały teraz naprzeciwko siebie i popijały boski napój, pogryzając domowymi wafelkami przyrządzonymi i sprezentowanymi wszystkim chętnym przez róże. Maria przyniosła ich spore pudełko. W pokoju byli obecni również dwaj panowie, obaj blondyni. Jeden przebywał w sferach zdecydowanie parterowych i tam co jakiś czas wykonywał jeden lub dwa ruchy puszystym ogonem. Drugim był Paweł, który wczoraj przyjechał z Aberdeen, dokąd wraz z kolegami doprowadził statek, a teraz miał dwa tygodnie wolnego. I on przyniósł Lucy ciasteczka, ładnie zapakowane w pudełko z jakimś średniowiecznym zamkiem na tle szkockiej kratki. Jego herbatniki mogły jednak poczekać, nie zawierały bowiem kremu, jakim róża nadziała swoje pishingerki. Kto się wybiera i po co? Spytał, drapiąc Ferdynanda wspaniałego za uchem. My z Ferdy, Może chcecie wybrać się z nami, Paweł? Co masz lepszego do roboty? Marysia, nie chcesz zobaczyć Ferdulka w akcji? Zawsze chcę zobaczyć Ferdulka w akcji. Kiedy tam idziecie? Pojutrze na dwunastą. To musiałabym się zwolnić u twojego taty, Paweł. Jakoś mi nie wypada. A jeśli ci to załatwię, to co innego. Paweł zwrócił się teraz do Lucy. Patrzę, spryciula z naszej mareszki. Tak naprawdę sama by załatwiła co trzeba, ale chcę, żebym się pogodził z ojcem. No to się pogódź! wzruszyła ramionami Lucy. Jeśli dobrze pamiętam, masz bardzo fajnego ojca. Wszystkim panienkom zawsze się podobał, westchnął Paweł. Żebym to ja tak potrafił. Matko, ale z ciebie kokiet. To co? Jesteśmy umówieni? To bym powiedziała Markowi, że nie musi przychodzić. Ja w zasadzie sama bym sobie dała radę z Ferdim, ale będzie mi o wiele przyjemniej z wami. A co ty, co, co wy macie w przedszkolu do załatwienia? spytała Maria. Chcę sprawdzić, czy Ferdi nadaje się do prowadzenia do go Oczywiście myślałam o dzieciach, no i o sobie w charakterze terapeutki. Jeśli gdzieś nie bardzo daleko jest jakiś ośrodek szkoleniowy, to chyba bym się zdecydowała. Tak naprawdę jestem pewna, że Fer się nadaje. Muszę to tylko zobaczyć na własne oczy. No i sprawdzić, co na to rodzice. Uważam, że jako duet bylibyśmy wyjątkowi, bo nie tylko prowadzilibyśmy terapię, ale przy okazji dzieci oswajałyby się z widokiem osoby na wózku. I to takiej, która bardzo mało się rusza, prawie wcale ale jakoś sobie przy pomocy ferdzia radzę i to też mogłoby być wychowawcze. To jakieś integracyjne przedszkole? Tak, małe i prywatne. Wszystkie dzieci razem, nie ma grup, mają tam jednego małego zanikowca i jedno dziecko z łagodną formą autyzmu. To co? Umawiamy się? Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.